Dzień dobry Państwu, witamy w programie Sejmik na Ostro. W studio gościmy Michała Rado, od niedawna radny Sejmiku Województwa z bezpartyjnych samorządowców, do niedawna prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Dzień dobry Panie Radny. Dzień dobry Państwu. I najpierw, zanim porozmawiamy o pracy w Radzie Województwa, pracy w Sejmiku Województwa, zabrzmiało jakby trochę za komuny, to bym chciał zapytać o DAWG. Pan się musiał zwolnić z DAWG-u, był pan prezesem przez dobre 5 lat, prawda? 3 lata. Musiał się pan zwolnić, został pan radnym, musiałby pan więc nadzorować niejako samego siebie, tak nie wolno, musiał pan złożyć papiery. A jakby pan podsumował te 3 lata prezesury w tej instytucji? Były to 3 lata na pewno poświęcone budowie nowego budynku, ponieważ przychodząc do DAWG-u byliśmy na etapie przedkonkursowym, bo mieliśmy już dokumenty, składaliśmy dokumenty na konkurs. W tym czasie udało się ten budynek wybudować, udało się go w 100% skomercjalizować i dzisiaj on funkcjonuje, jest na pewno jedną z perełek DAWG-u. Ale oprócz tego przez te 3 lata udało się skomercjalizować pozostałe budynki DAWG-u, ponieważ gdy w lutym 2021 roku zostawałem prezesem DAWG-u, DAWG posiadał w swoim majątku jeszcze kamienicę przy ulicy Kotlarskiej i kamienicę przy ulicy Matejki. I były to budynki, które przy Kotlarskiej były w połowie wynajęte, przy Matejki stał pusty. Dzisiaj te oba budynki są w 100% wynajęte, oba funkcjonują. Dodatkowo pozyskaliśmy kamienicę przy ulicy Chłupskiej, gdzie teraz też trwają prace remontowe, przygotowujemy ją do wynajmu. Udało nam się zorganizować wiele misji gospodarczych, m.in. na Expo do Dubaju, wyjazd do Miami na targi medyczne, wyjazd do Tokio, wyjazd do Korei Południowej, zabieraliśmy przedsiębiorców. Na niektórych wyjazdach udało się podpisać umowy już fizycznie tam będąc, z niektórych wyjazdów mamy wiadomości, że później udało się kontrakty popodpisywać, że są dobre kontakty. Udzieliliśmy wielu pożyczek przedsiębiorcom, między innymi pożyczka płynnościowa po COVID-zie, która nam się rozeszła naprawdę w ciągu kilku miesięcy, było to pożyczki oprocentowane 0%, więc były bardzo atrakcyjne, pożyczki rozwojowe. Też był to trochę trudny moment, ponieważ był to przejściowy moment pomiędzy programami europejskimi. Kończył się jeden program, zaczynało się drugi program, ten obecny i było przesunięcie prawie 2 lata, więc mieliśmy też małą dziurę w programach, ale już od stycznia ruszyliśmy z aktywizacją zawodową, pozyskaliśmy też programy szkoleniowe, które już będziemy prowadzić, które DAWG będzie prowadził, już nie my, tylko DAWG będzie prowadził nabory od, w sumie już są prowadzone, bo od maja. Dlatego uważam, że ten okres był dobrze przepracowany. No ale wchodzimy w nową erę, przynajmniej dla Michała Rado, czyli Sejmik Województwa. To nie były pana pierwsze wybory, bo niedawno startował pan w wyborach, chciał pan zostać senatorem. Wtedy nie udało się. Niech pan teraz powie bez ściemniania. To był wtedy poligon przed tymi faktycznie najważniejszymi dla pana wyborami właśnie teraz, które pan wygrał. Tak, ponieważ ogólnie był to mój chyba 4. start w wyborach. Zaczynałem jeszcze 15 lat temu do Rady Gminy. Następnie byłem radnym powiatu łaskiego, później nie udało mi się wygrać wyborów na wójta w gminy Ława. No i ostatnie wybory, czyli wybory do Senatu. W październiku i teraz wybory do Sejmiku. Jak pan redaktor słusznie zauważył, wiedziałem, że do Senatu szanse nie są zbyt wielkie. No to zawsze są, ale nie były one zbyt wielkie przy takich kandydatach. Ale było to na pewno możliwość przetarcia się przed wyborami do Sejmiku, ponieważ ten sam okręg, no jest to dość duży okręg, więc musiałem poznać ten okręg, musiałem jakoś stać się rozpoznawalny w tym okręgu. Lista, z której startowałem, też nie była dość łatwa do startu, ponieważ wiemy, że bezpartyjni... No przystawka PiSu. Tak, z tą łatką startowaliśmy. No, wiemy, że wszyscy tak nas nazywają i ja się z tym nie zgadzam osobiście, że jesteśmy przystawką PiSu, ale... Do tego wrócimy. Przygnęła, więc no, z listy takiej startowałem, a mimo wszystko udało mi się osiągnąć prawie 14 tysięcy głosów, więc ten okres przepracowany od tak naprawdę sierpnia do kwietnia, bo w tym czasie można było powiedzieć, że prowadziliśmy kampanię. Był trudny, ale ten Senat to był skierowany właśnie pod wybory sejmikowe. Dobra, tu mamy jasność. Panie radny, no i wywołaliśmy temat przystawki PiSu bezpartyjni samorządowcy. Poprzednie 5 lat, nawet dłużej niż 5 lat, rządziliście województwem, współrządziliście z PiSem. I tego wiele osób nie chce wam zapomnieć. I ja tu się trochę zabawię w adwokata diabła, że tak powiem, ale nie można powiedzieć, że to była zła koalicja, bo tak mi się wydaje, że była, jak wy to sami mówicie, mocno pragmatyczna. Chodziło o to, żeby po prostu, nie wiem, zatkać nos i czerpać korzyści z tego, że rząd jest PiSowski i koalicjant
na miejscu też jest pisowski. Przyniosło to jakieś wymierne efekty dla województwa, czy nie? Tak, zacznijmy od tej przystawki PiSu. No, warto zauważyć, że jest nam zarzucane, że jesteśmy przystawką PiSu, ale obecnie PiS od 10 wyborów wygrywa te wybory i ma najwięcej zwolenników na to wychodzi. Nawet ostatnie wybory parlamentarne czy wybory samorządowe również wygrał PiS, patrząc, jeżeli rozgraniczymy na pojedyncze partie czy frakcje partyjne. Super zwycięstwo, zwłaszcza w parlamentarnych. Czapki z głów. Mimo wszystko, jak gdyby nie to, że nie mieli zdolności koalicyjnych. No wygrali, bo zdobyli najwięcej głosów. Tak. Najwięcej głosów. Więc gdzieś tam tych wyborców mają najwięcej. Ale wracając do sejmiku, tak, była to koalicja typowo pragmatyczna, nastawiona na rozwój Dolnego Śląska, ponieważ no myślę, że no nie jest tu żadną tajemnicą, że byliśmy w koalicji z partią, która rządziła w kraju. A wiadomo, że partia, która rządzi w kraju, może dostarczyć dodatkowych funduszy na rozwój tego Dolnego Śląska. Tak? Mówimy tutaj o Polanie Jakuszyckiej, mówimy tutaj o rozwoju kolei, o przejęciu kolejnych linii kolejowych i odnowieniu czy utworzeniu nowych połączeń kolejowych. Mówimy tu o budowie szpitala onkologicznego. Są to pieniądze realnie pozyskane z rządu. I wiele wskazuje na to, czy prawie na pewno, gdyby nie koalicja z PiS-em, tych pieniędzy byśmy tutaj nie otrzymali. Chociażby budżet, który został wynegocjowany na obecne programowanie. Tak? Początkowo zaproponowane niecałe 900 milionów euro, a skończyło się, licząc Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, na ponad 2,2 miliarda euro. I to też wpływ na to miało to, że rządziliśmy tutaj na Dolnym Śląsku z PiS-em i też radni tutaj i sprzymierzeńcy tej koalicji pomagali w tych negocjacjach. Więc no, powiedzmy, że wiemy o tej łatce, ale to, co wykonaliśmy, to, co dzięki tej koalicji udało się osiągnąć przez te 5,5 roku, myślę, że nas broni. No dobra, a teraz mamy sytuację inną. Was jest tylko trójka bezpartyjnych samorządowców, tylko jaż, bo być może aż, bo być może właśnie będziecie znowu języczkiem uwagi. Bierzecie taki scenariusz pod uwagę, że bezpartyjni samorządowcy wchodzą do zarządu województwa? Już powiedziałem chyba w pierwszym wywiadzie zaraz po wyborach, że ta nasza trójka będzie stabilizatorem tej koalicji rządzącej, która teraz się utworzy. No, jakby nie patrzeć, marszałek Przybylski przez 10 lat był marszałkiem, ponad 10 lat był marszałkiem na Dolnym Śląsku, co nikomu innemu zaczynał jako marszałek Platformy Obywatelskiej. Więc to doświadczenie ludzi, którzy z nim pracowali, jest nieopisaną wartością, który może wnieść do nowej koalicji, która może pomóc, ponieważ urząd marszałkowski i sprawowanie tej władzy tutaj na Dolnym Śląsku nie jest proste. To nie jest tak, że się wchodzi i wszystko jest podane na tacy i można tylko siedzieć i oglądać. Tak naprawdę tutaj tego się trzeba nauczyć, trzeba funkcjonować, a my posiadamy to doświadczenie. I też historia pokazuje, że nawet my 5,5 roku temu zaczynaliśmy koalicję liczbą 21 radnych, a kończyliśmy na 18, więc przez te 5 lat różne rzeczy mogą się wydarzyć i dzisiaj matematycznie szanse są na sali sejmiku rozłożone tak, że Platforma Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mają 21 głosów, ale jak widać 7 maja wcale się to nie przełożyło na wybór marszałka. No i właśnie, 20 głosów nawet, nie? Plus Lewica mają 21. 4 i 15, 20, dobrze. 20. Tak, przepraszam, 20, ale no jak widać nie przełożyło się to na wybór marszałka 7 maja, gdzie teoretycznie mają większość plus 1, co oznacza, że no takie 3 głosy bezpartyjnych samorządowców naprawdę mogą być stabilizatorem tej koalicji, bo zawsze to jest 23 głosy. No jasne, bo pan mówi w sposób prosty o w teorii prostych sprawach, ale tak łatwo nie jest, dlatego że Platforma Obywatelska jest wewnętrznie podzielona, prawda? I tam jest, na tym polega chyba problem z wyborem marszałka, bo miał marszałkiem być Michał Jaros, osoba chyba powszechnie znana i ceniona, ale nie przez wszystkich swoich kolegów i przez wszystkie koleżanki z własnej partii. Michał Jaros jest ceniony i lubiany i chyba go tam blokują i nawet wasza trójka może nie wystarczyć do tego, aby Michał Jaros został tym marszałkiem. Z tego, co słyszę, on już tym marszałkiem nie będzie, nie ma już chyba takiego pomysłu, będzie inny kandydat, ale jeszcze jest jeden kandydat, Paweł Gancarz z PSL-u, z Trzeciej Drogi. I wiem, że są rozmowy pomiędzy PSL-em, a między innymi wami i być może nawet PiS-em. Czy jest możliwa taka koalicja? Ciężko mi powiedzieć, wrócę do początku pytania, ciężko mi powiedzieć o sytuacji Michała Jarosa w Platformie, ponieważ nie jestem i nie wiem. Z tego, co orientuję się na dzisiaj, Michał Jaros wciąż jest kandydatem Platformy Koalicji na marszałka. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, również Paweł Gancarz tutaj jest zgłaszany. Jest to też kandydat koalicji 15 października, więc myślę, że no, koalicjanci pomiędzy sobą powinni to rozstrzygnąć. Jeżeli
dojdzie do sytuacji, że nie będą mogli się pogodzić, to tak naprawdę sala zadecyduje, bo jest, na koniec radnych wybiera sejmik, tych 36 radnych i oni przez pięć, może dłużej lat będą współpracować, będą głosować, będą tworzyć ten sejmik, więc może się tak zdarzyć i myślę, że to by było najsprawiedliwsze rozwiązanie, gdyby sala zadecydowała, który z kandydatów ma większe poparcie i z którym radni chcą tworzyć koalicję, z którym chcą rządzić przez następną kadencję. Może dojść do sytuacji, że nie wyłonimy marszałka 21 maja? Może dojść do takiej sytuacji. I co wtedy? Dalej będzie marszałek Przybylski tak, u steru? Według prawa pan marszałek Przybylski może być do 9 lipca, może być marszałkiem, ponieważ jest to graniczna data, kiedy sejmik musi wybrać marszałka. Po tej dacie jest jakby nadawany komisarz. Przez rząd centralny nadaje komisarza i rozpisywane są nowe wybory. No to coś mi się wydaje, że może dojść na tym związku do koalicji 9 lipca w takim razie, że wtedy może dojść do jakiegoś przetasowania. Trochę oczywiście teraz żartuję, sytuacja ma być ciekawą, bo pan jeszcze innej rzeczy ważnej nie powiedział dla naszych widzów, bo my o tym wiemy, ale nie wszyscy średnio zainteresowani muszą. Łatwo powołać marszałka, bo wystarczy 19 głosów, ale odwołać już o wiele trudniej, bo zdaje się tych głosów potrzeba 22, prawda? Więc jeżeli dogadacie się na marszałka teraz, to ten marszałek może być już naprawdę niezagrożony do końca kadencji. Chociaż historia pokazuje, że marszałkowie byli odwoływani i to najczęściej marszałkowie z Platformy, bo to pokazuje historia. Tak, ale zakładając, że sejmik wybierze marszałka czy teraz, czy na kolejnej sesji, to bardzo trudno będzie go odwołać przez tą sesję. Naprawdę będzie musiał sobie na to zasłużyć. Dokładnie. Michał Rado, bezpartyjni samorządowcy, nowo wybrany radny Sejmiku Województwa, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo panu Michałowi i państwu. Do widzenia.